Nie zapomnę nigdy, jak na zlocie fanów powiedziałeś mi coś w stylu nie piszcie głupot. Była tam jakaś sytuacja i właśnie dlatego w dniu dzisiejszym się spotkaliśmy i mam do ciebie pytanie, żebyś skomentowała donos na twój temat, który nie puściliśmy, bo czekaliśmy na twoją reakcję. Ostatnio pojawiła się informacja, że byłaś na dywaniku, bo coś źle idzie ci na żywo. Ale nie rozumiem, a propos... Dobra, był pierwszy odcinek i ktoś napisał nam, że podobno zostałeś wezwana na dywanik, że nie ma energii. Nie, nie zostałam wezwana na żaden dywanik. Jej, wiesz, myślałam, że już... Że już nie będę wzywana na dywaniki i prawda jest taka, że nie jestem, bo stanowię sama o sobie i jak się komuś nie podoba to, jaka ja jestem tutaj, ja to rozumiem. Mogę też stąd odejść. Luz. Nie. Luz, ale wiesz, nie było żadnego, znaczy nie, może do nas był, nie było żadnego dywaniku, nikt nic nie mówił, co mam robić, ani jaka być. Wiesz, i ja też się cieszę, bo była taka wątpliwość, że my będziemy... Ja miałam taką wątpliwość, że będę musiała jakaś tam być, nie? Będę musiała się w jakieś tam ramy wpasowywać, a ja jak mam się wpasować w jakąś ramę, to później to wychodzi tak, jak wychodzi, czyli źle dla wszystkich. Więc nie było żadnego donosu. Miałam mało energii, tak? No coś takiego tam było. Dzisiaj się czułaś dobrze? Tu? Dzisiaj się czułam, nie, dzisiaj byłam bardzo rozemocjonowana po prostu. I ostatnie pytanie. Ostatnio na twoim Facebooku pojawiła się informacja, że kończysz współpracę ze swoim managementem. Długo do tego dojrzewałaś? Nie chcę o tym gadać. No i kropka.